W historii Polski tak się składa, że był kiedyś ponad wiek niewoli. 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, że przez szacunek dla przeszłości 11 listopada na zawsze pozostał dniem niepodległości. 11 listopada 1918 roku był dniem triumfu. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada jest symbolem miłości ojczyzny, walki o wolność, symbolem wiary i symbolem zwycięstwa. To jest rocznica. 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. Im to bowiem zawdzięczamy. Wolność, polską mowę w szkole. Że tylko z ksiąg historii poznajemy dziś niewolę. Uroczyście biją dzwony, w mieście flagę rozwiniętą. I moje serce się raduje, że obchodzę polskie święto. Woleń Polska nie istniała, ponieważ sąsiednie mocarstwa postanowiły nazwę Polska wymazać z historycznych dokumentów. Nasza narodowa tragedia rozpoczęła się w 1772 roku. Rosja, Prusy i Austria dokonały pierwszego rozbioru Polski, pozbawiając Polaków ojczyzny. Przez te lata niewoli zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje i religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Po dwóch pierwszych rozbiorach w roku 1772 i 1793 Polacy czynili ogromne wysiłki, aby przywrócić ojczyźnie wolność. W 1794 roku wybuchło powstanie kościuszkowskie, które upadło pod ciosami wojsk trzech zaborców. Nawet waleczność Kołsyniewów nie mogła przesądzić o jego zwycięstwie. W 1795 roku Polska przestała istnieć na mapie Europy. Polska jednak nie zginęła. Polacy nie poddali się i nie mogąc walczyć na miejscu, emigrowali za granicę do Włoch.
U boku Napoleona Bonapartego tworzyli legiony polskie pod wodzą Jana Henryka Dąbrowskiego. Do moich synów Jerzy Żuławski. Synowie moi, poszedłem bój jako wasz dziadek i ojciec mój, szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, da nam to Bóg, że spadną wreszcie kajdany z nóg. I nim wy męskich dojdziecie sił, ja bym się stanie co pralne śnił. Czy szczęściem zakwitnie krwią bieg brzyzny łan naszej wolnej ojczyzny. W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Trwało tłumiony czas za wodzę. Jeszcze raz naród zerwał się do boju. W 1863 roku w powstaniu styczniowym jednak i to powstanie upadło. Hej strzelcy, wraz nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Więc nasze strzel piorunie zaczną strzały, a lotem pułkiem. Thank you.
1914 roku wybuchła I wojna światowa. Państwa, które dokonały rozbiorów Polski, teraz zaczęły walczyć przeciwko sobie. We wrogich sobie armiach musieli walczyć Polacy. W ich sercach na nowo ożyła nadzieja i wiara, że walka ta przyniesie Polsce niepodległość. Na czele ruchu niepodległościowego stanął Józef Piłsudski. To on stworzył legiony i prowadził je do walki. Wiosna, wiosna, czy słyszycie, bracia moi, zmartwychwstanie? Dzwon błękitny w niebie buja, czy czujecie serca ziemi, z lodów zbroi? Alleluja, tworzy mi bije, alleluja, na rozdrożu uskrzydlona wolność stoi. Pierwsza wojna światowa zakończyła się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji. I właśnie dzięki tym wydarzeniom i walce Polaków o wolność naszego kraju 11 listopada 1918 roku powstało niepodległe państwo polskie. Bijcie dzwony, nieście w świat wieść! Polska wolna, Polska wolna, a my winniśmy cześć tym, co dla naszej ojczyzny ginęli i cierpieli. Dla niej, a ona rozkwitła, nowa, wspaniała, wolność zapukała do okien razem z wesołą ułańską piosenką. Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko. Stukają, pukają, kuć panienko, stukają, pukają, kuć panienko. O Jezu, a cóż to za bojacy? O Jezu, a cóż to za bojacy? Otwieraj, nie bój się, to twardacy, otwieraj, nie bój się, to twardacy. Ojczyzna wolna, znowu wolna, tak bije serce, ucząc skronie, a biały orzeł słońcu kwiatów przyleciał, by go ujął trumnie. Zawsze był z nami ptak wspaniały, choć czasem ktoś odszedł daleko. Bronił tę ziemi, bo ją kochał, sercem pokoleń już od wieku. Dziś w całej Polsce brzmi Mazur. Dzisiaj radości kanonada. Witamy wszyscy niepodległość 11 listopada. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z lochu, co był twą stolicą, lat 100, swym własnym dźwignęłaś się duchem. Żadne cię miana nadto nie zaszczycą. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można, sobą. Oh, yeah.
napięcia w regionie. Niedawne prowokacyjne manewry w pobliżu granicy powodują obawy o kontynuację procesu pokojowego. Kolejne bombardowania spotęgowały jedynie chaos w mieście. Rośnie liczba rannych w dzielnicach, w których pozostali cywile. Rozwiązanie konfliktu oddala się z powodu braku woli politycznej po obu stronach. Każdy kolejny atak oddala szansę na porozumienie. Społeczność międzynarodowa wydaje się wytrzymać, a brak interakcji na miejscu.